Jestem Natalia Przybysz, oglądacie Muzo TV. Czy ty jeszcze czujesz e, jakiś rodzaj stresu, kiedy płyta się ukazuje? Czy myślisz sobie, a jak ludzie to przyjmą, co powiedzą? Czy wiesz już, co wydałaś, jesteś pewna tego i myślisz sobie, okej, okay, teraz to już świat zdecyduje? Mam to uczucie w trakcie nagrań, że y, o, to będzie okej. Okay. Jak go nie mam, to w ogóle nie nagrywam. Yy, więc już przez lata jakoś nauczyłam się tak yy, czuć to, jakimś tam zmysłem którymś, że piosenka się nadaje do publikacji. Natomiast takich losów singli, nie umiem wybierać singli w ogóle, nie mm -hmm. wiem, yy, więc nie mam jakiejś, takiej sprzedażowej żyłki kompletnie. Natomiast jeśli chodzi o taką jakość, czy szczerość, autentyczność, to jakby tego jestem pewna zanim puszczę to. Myślę, że w tej fazie najbardziej się stresuję, w tej fazie, jak y, z muzyki, którą dostaję od zespołu, robię piosenkę, czyli zaczyna, mam wymyśloną melodię i tekst i puszczam im to jako szkic, to wtedy mam także, że. O, Jezu, o Jezu, jeszcze Jurek tego nie słyszał, muszę wysłać też jeszcze Jurkowi, albo nie, albo będę patrzeć, jak on słucha, jak mu puszczam to na słuchawkach. I, to są te, I poczekasz ta... na reakcję. Tak, to są jeszcze te momenty, w których tak myślę. No nie, oni muszą jakby to lubić, bo to jest dla mnie ważne, żeby dla nich to też było sensowne. Jak już każdy z nich, a oni są bardzo różni, będą, jakby oni już mówią, że to jest ekstra w jakiś sposób, to wtedy myślę sobie, że już że po prostu skład świata jest taki, że to jest więcej kub, więcej patryków, więcej Jurków, więcej waszek. <grym> Już jest już się równanie tutaj bardzo ładnie zgadza i przekłada na taką stronę pod tytułem będzie dobrze. Bo właśnie zastanawiałam się, co by było, gdybyś podczas pracy powiedziała sobie: "Nie, coś nie jest fajne". Czyli wtedy porzucasz to i myślisz sobie: N -n". "Tak, jeżeli stwierdzam, tak, to się zdarza". To po prostu nie idzie to wcale do szuflady, tylko natychmiast jest eksplozja i rozsadzenie tekstu lub melodii. Po prostu ja już tego nie pamiętam. Tego nie ma. Nie trzymam nic, nic się nie kisi, nie mam zapasowych piosenek, nie podzielę się, bo niczym nie mam niczego takiego. Przy tej płycie powiedziałaś, był moment, kiedy stwierdziłaś, jest okej okay, i kiedy twoi muzycy stwierdzili, że jest okej. Okay. No i bardzo dobrze. Mnie się ta płyta bardzo podoba. Słucham jej od, od kilku tygodni, kiedy dostałam link i myślę sobie, fajnie, bo tak po poprzednim krążku zastanawiałam się, co ty tym razem wymyślisz. Nie, uniwersalne? Jakie są dla ciebie te teksty? Hmm. Bardziej osobiste czy bardziej uniwersalne? One są zbudowane z osobistych przeżyć, natomiast ja się starałam ująć te przeżycia w sposób uniwersalny, żeby nie było zbyt subiektywnie i hermetycznie i żeby piosenka stała się czyjaś, nie tylko moja, żeby była nasza wspólna i żeby działała i gdzieś przynosiła jakąś ulgę słuchaczowi lub rozrywki dostarczała. Mhm. Lub humoru. <laughs> Albo wzruszeń na przykład. A zastanawiasz Albo. się, nagrywając płytę, kto będzie tego słuchać? Jaki jest właściwie twój słuchacz? Co to jest za postać? Edith Piaf kiedyś tak powiedziała ładnie, że y, szyjąc sweter, y, ktoś ją zapytał, dla kogo ty szyjesz teraz ten sweter? Przydełkujesz? Czy na drutach? Ona mówiła, dla każdego, kto będzie chciał nosić ten sweter po prostu. <laughs> Więc ja tak mam właśnie, że... Dla każdego, kto chce, po prostu mhm. sobie włączyć. Ale skoro już jesteśmy tutaj przy tych piosenkach, to na przykład jednym z moich ulubionych utworów, to Ci od razu powiem. Nie wiem, czy cię to interesuje, ale powiem. ci. To mnie ci. właśnie najbardziej interesuje. Ale powiem Ci numer 6, że jestem. Naprawdę. No, to jest wspaniale, to gratuluję. <grafię> gratuluję. się, <grafię> w sensie, że. No to się cieszę, po prostu, że masz tak. Tak mam I, i właściwie powiem Ci, że trudno mi było wybrać, bo cała ta płyta mi się podoba i tu teraz bez żadnego ściemniania i tak dalej, naprawdę mi się podoba. Natomiast zastanawiam się, czy Ty, jak sobie popatrzysz na spis utworów, czy potrafisz wybrać swój ulubiony? Mm, nie, dlatego, że mm, po prostu codziennie mam trochę inny nastrój, inne osoby spotykam, o innych rzeczach rozmawiam i inne rzeczy się pojawiają. Gdzieś jakoś tak, że czuję, że to jest w piosence. Teraz piję słodką herbatę z cytryną, którą mm -hmm. mi zrobiłaś i jakoś tak mi się na tę piosenkę zbiera. A mówiłaś też a propos nagrywania o zespole. Bo właściwie pracujesz z ekipą, którą doskonale znasz, ufacie sobie i tak dalej, ale... Chętnie o nich opowiem. Tak, bo właśnie chciałam tego posłuchać. Człowiek tworząc muzykę, nawet jeżeli ma milion pomysłów, i tak jest zależny od innych. I jak skompletować taką ekipę, z jaką ty pracujesz? Jak skompletować? Myślę, że trzeba mieć czułe czułki, które wypuszcza się tak jakby i, i się słucha i czuje i, i robi takie rozpoznanie na wielu poziomach, bo z jednej strony muzyczne, a z drugiej strony ludzkie. No i mój zespół. Na przestrzeni roku w zasadzie się zmienił, jeśli chodzi o sekcję rytmiczną. Hubert Zemler odszedł jakiś czas już temu. Na jego miejsce przyszedł Kuba Staruszkiewicz, którego z kolei zaprosił Jurek Zagórski, mój szwagier i gitarzysta, i producent, dlatego że grali razem u Marii Peszek i bardzo uwielbiał z nim grać. Później y, przestałam również współpracować z Filipem Jurczyszynem, i wtedy dopiero, kiedy przyszedł Pat Stawiński, przyjaciel Kuby, y, ta machina naprawdę się rozgrzała i ruszyła tak naprzód. I czasem słyszę, że mamy jakby mniej instrumentów w zespole, ale wydaje mi się, że to dlatego, że Kuba i Pat grają tak równo, i tak razem, i tak y, jednomyślnie. Że się łączą po prostu w jeden instrument, jedną, jeden, jedną maszynę, wehikuł taki magiczny, i to powoduje, że, że wydaje się, że jest nagle więcej przestrzeni przy jednocześnie wyższej temperaturze i większej mocy. Więc to jest bardzo korzystne. A Jurek Zagórski, gitarzysta, również potrafi się niesamowicie uzupełniać z drugim gitarzystą Mateuszem Waśkiewiczem, który z kolei jest odpowiedzialny za kompozycje takie jak Prąd, Czarny, przez Sen. I tym razem płytę robiliśmy wszyscy razem w sensie komponowaliśmy ją i e, aranżowaliśmy razem. W procesie grania wspólnego i improwizacji chłopaków, tak naprawdę powstawały warstwy, struktury instrumentalne. Chciałabym, tak naprawdę, żeby oni więcej mówili jeszcze o muzyce, którą grają i o swoich inspiracjach, i o tym, skąd oni pochodzą. To warto sobie prześledzić, chociażby, nie wiem, drogę Pata, zaczynającą się gdzieś tam w zespole Homo Twist, czy kuby, z Trójmiasta, który Staruszkiewicza, który grał w, w, w zespołach jazzowych, który na przykład wystąpił w filmie o Zespole Miłość. Czy Mateusz, który oprócz tego, że niedługo będzie można usłyszeć też jego raperską płytę, też grał w końcówce Zespołu Manam i współ, komponował ostatnią płytę kory czy Jurek, który grał w pierwszym Tworzywie Sztucznym, yy, który produkował różne płyty, na przykład Ofelia, która teraz jest wydana, czy Nowy Muniek, Staszczyk. To są bardzo wybitni i zajebiści muzycy, więc moja współpraca z nimi o, opierała się o wzajemną mm, przyjaźń, zaufanie, po prostu spędzanie wspólnie super czasu. Yy mi po prostu czasami za koleżanki, które rządzą muzykami, naprawdę. A ty nie rządzisz? W ogóle, no bo jak mogę rządzić kimś, kto gra tak świetnie? Po prostu obserwuję i uczę się cały czas różnych, e, różnych muzycznych aspektów tego, co się dzieje. Ale to fajnie, że ktoś po tylu latach potrafi tak skromnie o sobie opowiadać. Nie wiem, czy to jest skromne. No, to jest skromne. Ja uważam, że to, to, że tak robię, to jest świetne. <laughs> świetne i skromne. Ale powiedz mi, jak wyglądała praca nad tą płytą, bo nie wierzę, że wy w takiej ekipie, i też jak słucham tego krążka, nie wydaje mi się, żebyście się zamknęli w jakimś sterylnym pomieszczeniu i mówili, dobrze, to teraz pracujemy nad utworem numer 3. Mam wrażenie, że to było znacznie bardziej luzackie. Przynajmniej tak, po słuchaniu. No, dokładnie, więc oni, oni siedzieli u mnie w domu i grali. Ja i mój mąż robiliśmy im obiad, a później ja nagrywałam to na dyktafon, dzieliłam na kawałki. Znaczy, znaczy chłopacy to dzielili na kawałki, na klimaty, na wstępnie jakieś formy, jakieś części, A, B, C. A później ja w tym wszystkim zostawałam i wybierałam te tonacje, nastroje i gruby, które jakoś czułam. I szukałam tam melodii i łączyłam z historiami, bo pisanie tekstów dla mnie to jest trochę takie spędzanie czasu ze sobą i takie odnajdywanie ich w sobie, ale nie fabrykowanie, tylko jakby wyjmowanie czegoś, co jest i tak, i się nagromadziło przez jakiś czas. I muzyka, którą dostałam od nich, bardzo mi pomogła i bardzo dobrze wpłynęła na ten proces. Dlatego to. Wydaje mi się, te piosenki wydają mi się takie ładne. Mhm. Czy dobre? No i dobrze, że ci się takie wydają. A to pisanie tekstów jest dla ciebie w sumie łatwym procesem, czy niekoniecznie? To jest takie ani łatwe, ani trudne. To jest trochę jak chodzenie po linie że z jednej strony mm, musisz uważać, a z drugiej strony jednak musisz mieć tą śmiałość, żeby iść i opanować jakiś taki spokój wewnętrzny, żeby iść, patrzeć w dobrą stronę, patrzeć na coś, co się nie rusza. To jest takie pomiędzy trudne a łatwe. Ale pisząc taki tekst masz świadomość, że później wyjdziesz przed jakiś tłum ludzi, często wielotysięczny, i ci ludzie będą z tobą te teksty śpiewać. Czuję to czasami. To jest jakaś, tak. nie wiem, dla mnie byłaby to jakaś presja. No ale z drugiej strony masz też możliwość odrzucenia jakichś takich już kompletnych bzdur. Bo potem jak to ludziom zaśpiewasz, że od razu musisz to wziąć pod uwagę, że to trzeba będzie jednak zaśpiewać ludziom. Co prawda jest takie jedno zdanie, które do tej pory się zastanawiam, czy to będzie mi tak wygodnie śpiewać, to jest u nas takie śmieszne trochę, ale nie będę mówić, które. Nie, nie mów, to będzie niespodzianka. Jeżeli nikt się na koncercie nie zorientuje. Na próbach już jest tak, że wszyscy mnie patrzą. Ale no, poprzednia, na poprzedniej płycie też było takie jedno. Takie odzwierzęce. A może to taka tradycja będzie. Może. Że jedno śmieszne, dziwne, jedno, niekomfortowe śmieszne, zdanie. dziwne zdanie ze zwierzęcone, tak. Koncerty dla ciebie są jeszcze stresujące? Mm. Ile zagrałaś w ogóle w życiu koncertów? Nie wiem tego. Ktoś mógłby to policzyć. Wiesz, ja... że są artyści, którzy potrafią, potrafią z taką granicą do dziesięciu policzyć swoje koncerty, ale większość mówi, w życiu tego nie zliczę. Ja nie wiem. Ja nie wiem tego w ogóle. Zresztą coś, co jest powyżej już na przykład sześćdziesięciu, to już jest dla mnie jakoś strasznie dużo. Mhm. I ja już tego nie ogarniam. Wolę, wolę, jak namacalne są obiekty. Mhm. Nie lubię takiej mas. Dlatego, jak ktoś przychodzi, to wolę się przytulać, niż robić zdjęcia. Czyli jak ktoś podejdzie i zapyta... To jest wtedy bardziej policzalny. Okej. Okay. wana jestem i wiem, że o, to był człowiek. Mhm. A zdjęcia są takie bezosobowe? Takie... Ptrz, ptrz, ptrz. i tylko już tak oślepiają mnie. Wtedy to potem... Ale to co, podchodzić tak w sprawie zdjęć, czy nie? Um, no nie wiem, no jeżeli to cieszy człowieka jakoś to spoko. Co prawda nie ręczę zazwyczaj ani za fryzurę, ani za mimikę. Mm. Myślę, że to nie. O to Ale jest, przytulić wchodzi. zawsze. Dobrze, to to jest wskazówka <grym> dla fanów. Słuchaj, pytam o te koncerty, bo zastanawiam się, e, czy artysta lubi siebie słuchać sprzed lat. Jak to jest w twoim wypadku? Dlatego, że na przykład w pewnym momencie artyści śpiewają, śpiewają i podejmują decyzję, Idę na lekcję śpiewu. A, no tak, no to oczywiście. Idę na lekcję śpiewu, ale nie dlatego, że źle śpiewam, tylko dlatego, że chcę śpiewać jeszcze lepiej. I Krzysiek Zalewski zdradził mi, że mieliście świetną nauczycielkę śpiewu. Przyszedł i powiedział: Dwie. Tak. To były. Natal Natalia mi poleciła panią z Włoch. Dwie panie z Dwie Włoch. Dwie panie. No ale jak to jest, jak idziesz na takie lekcje po latach śpiewania, i nagle ta pani mówi ci: Dobrze, to to musisz śpiewać teraz tak. Ale ja przez całe lata śpiewałam zupełnie inaczej. Mm -mm. Ja w ogóle nie mówię ale. W ogóle. Mm -mm. Wcale. Mm -mm. Ale nigdy. Do pani takiej? No. Mądrej? Wspaniałej nie. Wcale. Wcale. Tylko tak. Mhm. Tak. No i rozluźniam szczękę, co jakby jest ważne. Ale to była cenna wiedza, to były cenne lekcje według ciebie? Bardzo. Przez całe życie ja ciągle coś chodzę na jakieś lekcje, i studiuję ten głos, i staram się być coraz bliżej z nim i coraz bardziej ergonomicznie za słowo, używać głosu swojego. Dlatego, że ja zaczęłam śpiewać jako małe dziecko i śpiewałam strasznie dużym dźwiękiem, a miałam bardzo małe ciało i kruche I czułam się wtedy, jak miałam 10 lat i stwierdziłam, że będę zawodowo śpiewać, jak taki po prostu wątły kielich, roślina taka jakaś krucha, przez którą przefruwa miliard wolt energii, która po prostu trochę dewastuje, trochę porusza babcie i ciocie na publiczności, natomiast ja nie wiem, co się dzieje. Więc y, przez lata staram się y, znaleźć jakby jakieś korzenie, które pozwolą mi przypuszczać ten piorun przez siebie bez uszczerbku na własnej korze. Nie wiem, jak to będzie. <laughs> <laughs> Uczę się tego przewodzenia w taki sposób, żeby, żeby właśnie się nie poparzyć. I co? I działa. Coraz bardziej różne ciekawe rzeczy się okazują i dowiaduję się, i spotykam bardzo ciekawych nauczycieli, i to jest super, bardzo fajne. Ale to jest cenne, żeby się ciągle uczyć. Niektórzy poprzestają w pewnym momencie na tym, co mają i myślą sobie: OK, jest dobrze. To jest super, bo może właśnie już wiedzą i mają takie osadzenie w technice. Ja... Ja przez to, że kompletnie nie myślałam o technice w, w dzieciństwie, a śpiewałam bardzo dużo i bardzo mocno, to jakby nie miałam w ogóle na to czasu, i, mhm. i, i myślę, że krzyś miał podobnie i że nas to bardzo y, tak y, y, opatrzyło. W sensie mhm. tak nas ukoiło trochę to wspólne pojechanie do Osimo. Ale ty też właściwie robiłaś karierę na oczach całej Polski. I uczyłam się też śpiewać na oczach całej Polski, myślę. Nie było łatwo. Bardzo było no, rozwojowo. Na przykład w fazie zespołu Sisters byłam mocno uczona przez Bartka Królika i Marusia Pietrowskiego. Bardzo mocno produkowana i bardzo taka pod kontrolą. Mhm. Mam wrażenie, że wzajemnie też się dużo uczyliśmy. No, oni się też na pewno nauczyli pracy z, z wokalistkami, chociaż nie wiem, czy wszystkie były tak bardzo uległe później. <śmiech> nie <śmiech> wiem, nie <laughs> wiem, to już trzeba ich zapytać, jak to jakby, co im dała ta współpraca. No, ja bardzo dużo się nauczyłam, natomiast już wtedy pamiętam list od mojego nauczyciela śpiewu Hannibala, Minca, że pewnego dnia Natalia zrozumiesz, jak chcesz śpiewać i sama to będziesz produkowała i sama będziesz dokładnie wiedziała, jak ma brzmieć twój głos i jak masz się czuć z tym dobrze. I ja czytając to wtedy pamiętam, tak płakałam i myślałam sobie, to jest niemożliwe w ogóle. Nigdy to się nie ziści. A dzisiaj pracując z Jurkiem, mogę powiedzieć, że tak jest, że sama decyduję o większości, znaczy o wszystkim, jak ma brzmieć mój wokal. Może nie w fazie jakby tej obróbki yy, kompresji, czy Ewentualnych efektów, jakichś przesterów, bo to są takie rzeczy. Licencja poetika, jurka mhm. zagórskiego. Ale. I z tym się nie dyskutuje. I nie, czy tym się albo jakby jaram, albo mówię, nie. Ale to tyle. Natomiast jego propozycje, większość są super. Ale jeśli chodzi o sam, sam, samo śpiewanie, no to większość tych traków, które są na płycie, są na setkę nagrane. Yy, tak jak na przykład Ciepły Wiatr. Mhm. To po prostu weszłam, włączył rekord i zaśpiewałam tą piosenkę całą. Poważnie? Tak. Albo, I to jest ta wersja. Tak, albo na przykład jak malować ogień, to ja trochę leżałam w drugim pokoju i śpiewałam pilota dla chłopaków, którzy grali w dobrym tonie studio na taśmę nagrywali ten utwór, ale to poszło na płytę i tak samo było z piosenką przestrzeń. Więc jest, y, jest tak, że ja po prostu, ja wiem, mnie się pyta Jurek, czy ja już zaśpiewałam dobrze, czy chcę coś poprawić. Mhm. Wspominałaś, że zapraszasz, y, zapraszasz rodzinę na koncerty. Często to się dzieje? Wiesz, że są artyści, którzy mi mówią, ja w życiu nikogo z rodziny nie zaproszę na koncert. Żeby ja mogę posłuchać? Zagrać, ja mogę zagrać dla 20 tysięcy osób. I w ogóle nie będę się denerwować, wszystko będzie super. Ale jak zobaczę, że moja matka i ojciec siedzą w pierwszym czy drugim rzędzie, no u ciebie to jest troszkę mm -hmm, inna sytuacja, mm -hmm. bo to też artyści. Natomiast, natomiast ludzie mówią, jak zobaczę, że oni siedzą w którymś tam rzędzie, czy że są gdzieś z przodu, to będzie taki stres i taka nerwówka, że na pewno coś wyjdzie źle. No, są też tacy ludzie, którzy całe życie śpiewają albo grają, tylko po to, żeby pewnego dnia przyszedł tata i posłuchał. I dopóki on nie przychodzi, to jest cały czas, nieważne ile dostajesz nagród, ile owacji, to jesteś cały czas wewnętrznie małym dzieckiem, nie nieszczęśliwym, że tatuś nie widział, jak ty ładnie grasz. I nie śpiewasz. powiedział, że ładnie. No, albo mama. Mhm. Jest też tak. I ja mam tak, że w mojej rodzinie wszystko się zaczęło od wspólnego grania od tego, że mój tata grał na pianinie i różne standardy jazzowe się uczyłam śpiewać. i Moja mama zawsze śpiewała ordonkę, więc my jesteśmy trochę tak wychowane z Pauliną, że zawsze to było biesiadniczo wspólne i też warsztaty hanibalowe, które się odbywały czasami u nas w domu, to też u nas muzyka jest taką organizmą, funkcją organizmu, jakby, więc dla mnie to jest naturalne, że gdzieś tam jestem z nimi w tym. i i też dużo, bardzo dużo się nauczyłam od nich, więc akurat ja się cieszę, jak oni przychodzą. Mhm. I lubię też z nimi występować, co się zdarzyło już na męskich graniów we Wrocławiu i w Krakowie chyba. Graliśmy wspólnie dzieci malarzy, dzieci malarzy. Więc muzyka jest taką też naszą metodą porozumiewania się czasami. A czy w takiej rzeczywistości i w takim domu Tobie kiedykolwiek przeszło przez myśl, że możesz robić coś innego niż zajmować się muzyką? Jak najbardziej. Moja mama jest też plastykiem. Zresztą prowadzi nawet zajęcia teraz dla dorosłych w sandomierzu, dla, dla ludzi, którzy chcą się uczyć rysunku i malarstwa. Sama bym poszła, ale mam daleko. <laughs> ale w dzieciństwie dużo mama mnie uczyła rysunku i malarstwa i robiła mi po linie warsztaty i plenery. I, Jedna z nas leżała na przykład w koszuli nocnej w dużym pokoju, a druga osoba i mama rysowała i tak dalej. Wszystko to się działo, bawiłyśmy się w różne takie rzeczy. I sposób, w jaki patrzę, y, jest bardzo, bardzo taką przez matrycę, nie wiem, kalkę trochę patrzenia mojej mamy. Zresztą moja mama jest bardzo wzrokowa i zawsze mówi: Patrz, patrz, mamo przecież patrzę. Nie, ale patrz, patrz. 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 <laughs> To jest słowo po prostu. Czy wy w ogóle patrzycie przez okno, jak teraz tu jedziemy? Tak, patrzymy. Tak jak babcia mówiła jedz, mama zawsze mówiła patrz. Więc sposób patrzenia. I jakby miałam moment, w którym myślałam sobie, że pójdę robić jakieś wizualne rzeczy. Zresztą nie jestem z tego dumna. Kompletnie nie jestem, ale okładka Siła Sióstr to jest moje to dzieło. Ty. To ja robiłam w Photoshopie. Wiem, że to nie wygląda jakoś świetnie, ale no, takie początki były moje i, to świet... co, I rozwinęłam ale, tego. Ale gdyby to było tak złe, jak mówisz, to nikt by ci nie pozwolił na przygotowanie tej okładki, nie na wiem. wydrukowanie jej. Nie wiem, może to jest taki case boskiej Florence, że dopóki jakby <laughs> bańka jest szczelna, Nikt jej nie powie, że przestań. <laughs> Fałszujesz, albo to jest bardzo brzydkie. <laughs> ale póki ludzie biją, brawo, było okej. Okay. <laughs> Trzeba podtrzymywać tą iluzję. Moja córka jest dosyć, moim zdaniem, utalentowana graficznie, i myślę o tym, żeby ją wspierać w tym. Ma to po babci. Na pewno Które po babci. Patrz. Nie wiem, czy po mnie, ale... Może ona posłuchała tego, patrz. Ona mi cały czas mówi, patrz. Moja córka mi mówi patrz cały czas. A, czyli dzieci nie garną się do muzyki? E, w, tak e, z własnej woli nie do końca. Prędzej tańczymy razem. Mhm. Aniela eksploruje polski rynek też. I słucha różnych wykonawców i śpiewa. Odkąd ma słuchawki, to jest po prostu obłęd. Ale słuchając, cały czas rysuję. Zapytam Cię jeszcze o jedną rzecz na tej płycie. Są takie utwory. Mm, dziewiątka. Już wiesz o co chodzi. Są takie utwory, których czasami nie wolno ruszać, bo się je zepsuje. I jak zobaczyłam, że śpiewasz tę piosenkę, krakowski splin, myślę sobie odważnie. Ale potem posłuchałam i zrozumiałam, że ta wersja może nie odbiega jakoś super od oryginału, ale ma coś, co sprawia, że ona jest Twoja. I brzmi naprawdę fajnie. I to nie jest odosobniona opinia. Ryzyko, czy stwierdziłaś, że ta piosenka jest moja? Muszę ją mieć na płycie. E, ta piosenka, to, że ona się znalazła na tej płycie, to jest historia taka, że e, miałam ją zaśpiewać na jednym z koncertów lata zeszłego e, na obchodach Solidarnościowych. Dostałam ją i myślałam sobie, wow, naprawdę, ktoś chce, żebym ja zaśpiewała tą piosenkę. Cóż za zaszczyt. Jaram się, więc zaczęłam się jej uczyć. A później okazało się, że telewizja, która miała to e emisję robić tego koncertu, uznała, że jednak moje nazwisko w tym telewizorze nie bardzo. Mhm. Czyli oni się nie. nie Ale ja się tak tym nie bardzo. przejęłam <grych> i zostałam z tą piosenką. Później później ćwicząc jogę, miałam taką refleksję, że wow, przecież to jest tekst jogiczny, że to jest o wychodzeniu. Z tego świata tamasu, czyli ignorancji, ciemności, w stronę światła i słońca. I że to jest totalnie o powitaniu słońca i o wychodzeniu i rozganianiu oddechem, czyli wiatrem yy, skłębionych, ciemnych chmur umysłu. Że to jest w ogóle bardzo jogiczny tekst. Nie wiem, jak Kora to zrobiła, ale mam wrażenie, że. Mam wrażenie, że jakby znalazłam się w tym utworze. I postanowiłam spróbować zrobić to z chłopakami z, z mojego zespołu. I, I był warunek jeden, że jeżeli będzie to szło, będzie to płynęło, to to robimy. A jeśli nie, to nie będziemy tego robić. Więc spróbowaliśmy. Okazało się, że to płynie. I więc nagraliśmy to. I efekty są fajne. Dziękuję. Tam na końcu nie krzyczę. Bo też taka jest zasada tej płyty, że ja tam w ogóle prawie nie krzyczę. Znaczy w ogóle nie krzyczę, nie, nie krzywdzę swojego tutaj gardła w ogóle. Co jest też jogowe. Bo to jest zasada ahimsy, nie krzywdzenia siebie yy, i innych. I, I myślę, że to czuć, że jest bliżej, jest taki szept na ucho, jest krzyk w szepcie. Coś takiego chciałam zrobić.